Witam Cię. Dzisiaj będę mówił o formie zawarcia umów w branży kreatywnej. Zasadniczo w takim powszechnym, nazwijmy to górnolotnie, odbiorze społecznym istnieją takie, jak to nazywam, prawnicze truizmy, które po prostu każdy nieprawnik zna. Tak? Każdy wie, że umowę można zawrzeć w formie ustnej, każdy wie, że musi być w postanowieniach końcowych informacja, że wszelkie zmiany na piśmie podlegają nieważności. No, że surowa kara umowna to jest generalnie najlepszy sposób zabezpieczenia wszystkiego pod słońcem. To akurat nie jest prawdą. I funkcjonuje również taka wiara. No, może nie jest powszechna, raczej ta wiara, tą wiarą cechują się klienci, którzy naprawdę są w opałach i potrzebują pomocy. To jest wiara w to, że prawnik popatrzy na umowę i zrobi czary-mary i znajdzie kruczek, że umowa jest nieważna. I akurat to się w praktyce zdarza bardzo rzadko, no, chyba że się popełni taki błąd, o jakim będę dzisiaj mówił, to znaczy nie dochowało się formy, w jakim umowa powinna być zawarta. Tak? Zacznijmy od tego w ogóle, jak można taką umowę, każdą umowę, jak można zawrzeć i z czego wynika, jaka powinna być jej forma. Tak? Zasadniczo kodeks cywilny mówi o tym, że jeżeli złożycie oświadczenia woli równocześnie, no to umowa jest zawarta. Takie złożenie oświadczeń woli to jest nic innego, po prostu dogadanie się. Tak? Przychodzi do ciebie klient, mówi, że potrzebuje projekt papieru firmowego, mówisz 500 zł netto. Wtedy klient podaje ci rękę, mówi, że fakturę prosi na maila i słuchaj, umowa jest zawarta, jesteście dogadani. Tak? Natomiast przepisy kodeksu cywilnego czy innych ustaw dla niektórych umów przewidują jakąś specjalną formę. Tak, czyli nie jest to forma ustna, ale może być na przykład forma pisemna pod rygorem nieważności, forma pisemna pod rygorem trudności dowodowych, forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, forma pisemna w formie aktu notarialnego. Mniejsza o to, jakie to są przypadki, skupmy się na tym, z czym faktycznie możesz się spotkać w branży kreatywnej. No i oczywiście w tej branży najważniejsze są prawa autorskie. I tutaj artykuł 53 prawa autorskiego wprost mówi o tym, że umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Czyli przepis wprost nam mówi, jaki jest skutek niezachowania formy pisemnej. Po prostu umowa będzie nieważna, to znaczy nie wywrze żadnych skutków. Znaczy się, nie nabędziesz skutecznie autorskich praw majątkowych. I damy taki przykład. Masz podwykonawcę, zamówiłeś u niego projekt logotypu, wynagrodzenie miało być za całość, więc podwykonawca przesyła ci mailem logotyp, przesyła ci fakturę za pracę i prawa autorskie, fakturę opłacasz, logotyp wysyłasz dalej klientowi do akceptacji, klient akceptuje, podpisujesz umowę z klientem o przeniesienie praw autorskich do logotypu. No i właśnie, co tu się podziało? Ta pierwsza umowa mailowa, jeżeli chodzi o przeniesienie autorskich praw majątkowych do logotypu, jest po prostu nieważna. To, że zapłaciłeś za to, to, że w fakturze jest napisane, że to jest za prawa autorskie, niestety nie zmienia faktu, że prawo autorskie przewiduje tutaj nieważność. Natomiast z kolei twoja umowa z klientem, ta umowa, w której przeniosłeś na klienta prawa do logotypu, jest umową bezskuteczną. To oznacza, że pomimo tego, że zawarliście ją na piśmie, no to ona nie wywrze żadnych skutków prawnych, ponieważ no nie możesz przenieść praw do logotypu, których sam skutecznie nie nabyłeś. Tak? Więc ten błąd pierwotny w umowie z podwykonawcą będzie pokutował także w kolejnych umowach. Zupełnie inaczej jest z umową o dzieło i umową zlecenia, czyli umową także o świadczenie usług. Tutaj jest zupełna dowolność formy, e-mail, negocjacje telefoniczne, właśnie forma ustna. Nie ma tu żadnych ograniczeń i żadnych problemów. Natomiast nadal trzeba bardzo uważać na prawa autorskie. Jeżeli wykonujesz jakieś zamówienie,
to w tym zakresie, załóżmy, że końcowym efektem jest ten wspomniany logotyp, tak? W tym zakresie, w jakim logotyp jest dziełem, mowa jest ważna. Natomiast w tym zakresie, w jakim logotyp jest utworem, umowa jest nieważna. Czyli wracając do wcześniejszego przykładu, skutecznie kupiłeś od swojego podwykonawcy dzieło w postaci logotypu, nieskutecznie nabyłeś prawa autorskie do tego logotypu. Żeby tego uniknąć, zawsze polecam korzystanie z umowy i zawsze polecam, żeby w tej umowie od razu z góry był umieszczony zapis o przejściu autorskich praw majątkowych z chwilą otrzymania wynagrodzenia. Możesz wejść na mojego bloga i zobaczyć wzór umowy o wykonanie materiałów reklamowych. W tym wzorze umieściłem taką klauzulę, możesz zobaczyć, jak ona wygląda. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na jego bloga na ratunekkreatywny.pl.